Stacja Łączność. Obwód w sieci marzeń. Witam serdecznie. Dumnie zwana audycja śladami młodego realizatora i Wojciech Szkodziński. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić niezwykłą dziewczynę, którą poznałem w sumie przypadkiem. Przypadkiem, bo mój kolega, który niedawno poznał Marzenę Szkodę, bo o niej mowa, poprosił mnie, żebym nagrał jego koleżankę. Niechętnie się zgodziłem z tego względu, że nie miałem wtedy za dużo czasu, ale się zgodziłem. Kiedy przyszła i zaśpiewała swój pierwszy utwór, jeszcze na rozgrzewkę, jako próba, wtedy dopiero nie żałowałem, że się zgodziłem. Naprawdę cudowny głos, cudowne umiejętności, cudowna osobowość. I nagraliśmy oprócz utworów, które ona tam miała przygotowane, nagraliśmy też jej koncert, który robiłem w ramach projektu grupy Szkodzić Technika. Nazywa się Koncert Zaplesza. Można sobie odsłuchać gdzieś tam na YouTubie. Natomiast potem trochę zapomniałem o tej osobie, zapomniałem o Marzenie, a przypomniałem sobie dopiero wtedy, kiedy wydała ten oto utwór razem z teledyskiem. Today, but I'll be
Na mnie od razu wrażenie zrobiła dynamika głosu, głos i samoosobowość, taka otwartość Marzyny, która w sumie sama w sobie jest dość skromna i śmieje się, że opowiadać o muzyce to tak jak tańczyć o architekturze. W sumie zgodzę się z nią i jakoś ciężko jest ubrać się w słowa. Gra na gitarze, uczy się w szkole muzycznej gry na kontrabasie. Na kontrabasie gra tylko odtwórczo, natomiast na gitarze tworzy. Z tego, co pamiętam, to chyba gra jeszcze na fortepianie. Ogólnie mówiąc, multiinstrumentalistka i świetna wokalistka w jednym. Co ciekawe, kiedy nagrywałem Marzenę, ona nie ma spisanych tekstów gdzieś na kartce, czy gdzieś tam na jakimś tablecie czy telefonie. Ona wszystkie swoje teksty pamięta i mówi, że nawet tego nie spisuje. Po prostu teksty same wchodzą jej do głowy, same układają się i naprawdę wychodzi z tego bardzo ciekawa całość. Teraz chciałbym zaprezentować Państwu pierwszy singiel Marzeny. Will You Let Me? Right, would everything be fine?
Bardzo podoba mi się sposób, w jaki Marzena podchodzi do muzyki. To nie jest sztuczne powielanie schematów, naśladowanie kogoś, czy nauka sztywnych chwytów gitarowych. To jest, myślę, moim zdaniem, przelewanie emocji, uczuć, jakichś obserwacji na strunę gitary i struny głosowe. I to daje Marzenie i jej muzyce taką autentyczność, taką niesztuczność, jeżeli w ogóle takie słowo istnieje. Marzena, można tak powiedzieć, światowa dziewczyna, grała w Paryżu, tworzyła, nagrywała i z tego co pamiętam, chyba też grała na żywo w Londynie. Teraz jest w Polsce i co jakiś czas gra takie swoje kameralne koncerty. Jeżeli mielibyście okazję pójść na jakiś koncert Marzeny Szkoda, to ja od siebie z całego serca polecam. Z tego względu, że takiej muzy nie słyszy się na co dzień. To nie jest coś popularnego, komercyjnego, tylko naprawdę coś, czego warto posłuchać. Sometimes I hate you so much, I know I shouldn't. But with my frustration, I have nowhere to go. So when the sun comes down, 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 no one can hear my SOSs, no one can see how I feel, no one can hear my SOSs, you make me so mad, and no one can hear my SOSs. No one can see how I feel. No one can hear my SOSs. You're all so blind. You say I am sweet. You think I am shy. And isn't this word insane? Yeah, isn't this word insane? It made me cry. Crazy CEO, it messed me up. I'm so messed up. My chin's sticking to my legs. I'm lying wet in the tub. I'm lying wet. Heavy clouds, scars, skin. Heavy clouds, scars, skin. Heavy clouds, scars, skin. Ja sam mam problem z klasyfikacją, jaki gatunek muzyki ona naprawdę gra, więc nie powiem wam, co gra. Natomiast myślę, że to może być dla niej komplement, że tworzy coś nowego, coś swojego. Nikt jej nie zachęcał do tworzenia, nikt jej nie zmuszał do muzyki, a mimo to w wieku 13 lat zaczęła tworzyć własne kompozycje akustyczne i tworzy je do dzisiaj, ze skutkiem, przynajmniej dla mnie,
świetnym. Bardzo cenię sobie jej kompozycję i życzę jej, żeby tworzyła jak najdłużej i jak najlepiej. Bardzo mi się w ogóle podoba jej stwierdzenie, że dla niej muzyka to jak prywatna sesja z psychologiem albo z psychiatrą, ale jeśli to pomaga, to ja też bym chciał mieć takiego psychiatra. Listen, I am not ready to deprive myself of the best thing I've ever had. Look at me, I am so polecam osobom, które interesują się takim muzycznym, trójmiejskim świadkiem i nie tylko, żeby zaznajomiły się z Marzeną Szkodą, czy to przez program Szkodzić Techniki, koncert od zaplecza, w którym nagrany jest jej koncert, czy to poprzez jej własne amatorskie nagrania, które sama robiła, czy to przez portale, strony internetowe, które dość dużo mówią o Marzenie, dość głośno jest o niej w sieci. I wcale się nie dziwię, bo twórczość, jaką swoją twórczość, jaką wnosi do Trójmiasta, twórczość niepowtarzalną, myślę, że to jest osoba dość wyjątkowa, którą warto znać i warto znać jej twórczość. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję Państwu, że towarzyszyliście mi Państwo w moich
przemyśleniach, wspomnieniach. I zapraszam za tydzień w poniedziałek o tej samej porze na kolejną audycję. Będę mówił o kolejnym zespole czy artyście. Zobaczmy, z którym albo z którymi miałem okazję współpracować i miło tą współpracę wspominam. Dziękuję bardzo raz jeszcze. I don't want to remember.